Cześć, ciekawscy. Jak wiosna, to i miłość unosi się w powietrzu, nawet w słonecznej Kalifornii. Ale dlaczego to mówimy? Cóż, ponieważ Jason Momoa był widziany z nową damą u boku i krążą pogłoski, że znowu jest zajęty. Pewnie niektórzy z Was pomyśleli, ale jak to, czy on nie wrócił do Lizy Bonet? Jak się okazuje, zdecydowanie nie. Zamiast tego był widziany z inną kobietą, koleżanką po fachu, Kate Beckinsale. Momoa i aktorka znana z serii Underworld byli widziani razem opuszczając Vanity Fair Oscar After Party, a fani twierdzą, że między nimi jest coś więcej. Co dokładnie może o tym świadczyć? Czy może to być tylko znajomość związana z jakąś nadchodzącą produkcją? Dlaczego ludzie myśleli, że gwiazdor Aquamana wrócił do Lizy? No i kim byli inni mężczyźni, z którymi Kate była związana w przeszłości? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się wszystkiego o tym, co dzieje się w życiu miłosnym tych dwóch gwiazd, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i włączeniu powiadomień, bo wtedy nie przegapicie gorących wiadomości o celebrytach. Na początku roku Jason Momoa i Liza Bonet ogłosili, że po prawie 16 latach bycia razem, w czasie gdy doczekali się dwojga dzieci, rozwodzą się. W swoim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie Jasona para napisała, cytujemy: "Wszyscy czujemy ucisk i zmiany tych czasów. Rozpoczyna się rewolucja i nasza rodzina nie jest wyjątkiem, odczuwając i wyrastając z zachodzących zmian sejsmicznych. Dlatego dzielimy się naszą rodzinną wiadomością, że rozstajemy się w małżeństwie. Choć nie zamierzamy zagłębiać się w ich związek, ponieważ omówiliśmy ten temat w naszym poprzednim filmie, który możecie sprawdzić klikając w link wyświetlający się powyżej. Ale najpierw dowiedzmy się, o co chodziło z plotkami o ich rzekomym powrocie do siebie." Mimo tego oświadczenia i licznych pogłosek na temat prawdziwego powodu rozstania, nie minęło dużo czasu, zanim zaczęły krążyć wiadomości, że w rzeczywistości para dała sobie szansę i znów jest razem. Minął miesiąc po ogłoszeniu zerwania, kiedy źródło bliskie aktorowi Dune w rozmowie na wyłączność z Hollywood Life powiedziało, że Momoa wprowadził się z powrotem do Lizy. Dodano, że oboje postanowili popracować nad różnymi rzeczami, zamiast zaprzepaszczać wszystko, co wspólnie stworzyli, ponieważ tak bardzo w siebie zainwestowali, oraz że wszyscy wokół mają nadzieję, że tym razem im się uda. Wydawało się, że te plotki potwierdziły się, gdy aktorka filmu Przeboje i Podboje była widziana poza domem z obrączką na palcu. Chociaż znowu, gdy nadeszła premiera nowego filmu o Batmanie z Robertem Pattisonem i Zoe Kravitz w rolach głównych, te plotki zostały zakwestionowane. Jak wielu z Was wie, aktorka grająca kobietę kota jest córką Leniego Kravitza i Lizy Bonet, a związek z jej matką uczynił z Jasona jej ojczyma. Przez lata dziewczynę łączyła z aktorem bliska więź i wspierali się nawzajem i nawet po rozstaniu z Lizą oraz rzekomym powrocie z nią, Jason zdecydował się wziąć udział w premierze filmu, by wesprzeć Kravitz. Co ciekawe, choć Momoa był obecny obok Zoe, to co sprawiło, że ludzie zwątpili, by para małżeńska się pogodziła, to fakt, że Bonet nie pojawiła się ani razu. Chociaż wspomniane źródło również skomentowało i to, mówiąc, że para nie chciała odbierać uwagi od Zoe, gdyby oboje pojawili się na czerwonym dywanie. Plotki zostaną jednak tylko plotkami, bo tym razem potwierdzenie wyszło od Momoe. Podczas rozdania Oscarów na czerwonym dywanie gwiazdor Gry o Tron rozmawiał z Access, a kiedy dziennikarz powiedział mu, że jest jego inspiracją i że jest szczęśliwy, że on i Liza pracują nad związkiem, Jason wtrącił się i wyjaśnił sprawę. Potwierdził, że nie wrócili do siebie, ale podkreślił, że mają świetną relację rodzicielską, niezależnie od rozstania. Dokładnie przyznał, cytujemy: "Nie jesteśmy z powrotem razem, jesteśmy rodziną, mamy razem dwoje pięknych dzieci, jesteśmy rodziną na zawsze." Oczywiście, biorąc pod uwagę, jak popularny jest Momoa wśród swoich fanów, wielu z niecierpliwością oczekiwało na jakiekolwiek wieści o jego prywatnym życiu miłosnym i coś zaczęło się dziać. Po 94. ceremonii rozdania Oscarów zarówno Jason, jak i aktorka Kate Beckinsale pojawili się razem i według doniesień medialnych wydawało się, że istnieje między nimi coś więcej. Gwiazdy zostały zauważone, jak rozmawiały ze sobą na imprezie w Vanity Fair po ceremonii, a na zdjęciach zrobionych podczas party para była radosna i zalotna, gdy stali blisko, łącznie z tym, że aktorkę znaną z Igraszek Losu zauważono w marynarce Momoy. Według E-News źródło przyznało, że wydawali się naprawdę zaangażowani w rozmowę, którą prowadzili. To jednak nie wszystko. Strona Lainey Gossip poinformowała, że po pierwszej imprezie oboje udali się na imprezę Gold, którą prowadzili Jay-Z i Beyoncé w Chateau Marmont. Jak napisano w tamtej publikacji, Kate nadal miała na sobie marynarkę aktora i byli razem do 5 rano, kiedy opuścili imprezę. Przy tym stwierdzono, że nie wiadomo, czy wyszli razem, czy nie. W momencie tworzenia tego filmu nie było żadnego innego potwierdzenia ani zaprzeczenia, czy para w ogóle jest razem. Biorąc pod uwagę, że to Hollywood, niektórzy internauci są trochę sceptyczni, uznając, że oboje widziani byli razem, bo mogą w ten sposób tylko promować film. Ale zgodnie z ich profilami na IMDb, a także ogłoszonymi nadchodzącymi produkcjami z ich udziałem, żadna się nie pokrywa i nie ma deklaracji, by mieli w najbliższym czasie wspólnie pracować. W dodatku, patrząc na ich dotychczasowe dokonania, nigdy wcześniej ze sobą nie pracowali. Oczywiście nie oznacza to, że było to ich pierwsze spotkanie, ponieważ są szanse, że mają wspólnych przyjaciół lub poznali się na jakimś innym wydarzeniu w przeszłości. Zatem czy to możliwe, że coś między nimi jest?
Warto zauważyć, że na razie plotki opierają się na zdjęciach i relacjach z anonimowych źródeł, więc dopóki któreś z nich nie zdecyduje się wypowiedzieć, nie będziemy wiedzieć na pewno. Ale czy to w ogóle ma szansę się udać? Niektórzy wskazywali, że w ostatnich latach aktorka umawiała się z mężczyznami znacznie młodszymi od niej i była zaangażowana w liczne romanse, co spowodowało, że nazywa się ją nawet pożeraczką męskich serc. Czy to oznacza, że ich związek może być taki sam? Cóż, poczekamy, zobaczymy, ale przyjrzyjmy się niektórym mężczyznom z branży, z którymi Beckinsale była wcześniej powiązana. Pierwszym głośnym związkiem 48-letniej dziś aktorki był ten z walijskim aktorem i gwiazdą serialu Dobry Omen, Michaelem Sheenem. Para spotkała się w 1995 roku, kiedy oboje pracowali nad objazdową produkcją spektaklu teatralnego i zgodnie z ówczesnymi raportami nie minęło dużo czasu, gdy zamieszkali razem. Nigdy się nie pobrali, ale mają razem córkę o imieniu Lily, która urodziła się w Londynie w 1999 roku. Michael i Kate rozstali się w 2003 roku, a w wywiadzie z 2020 Sheen przyznał, że w tym czasie był zmuszony wrócić do Wielkiej Brytanii, podczas gdy Beckinsale pozostała w USA z córką. Aktor wyznał, że powodem ich rozstania było to, że nie miał działającej wizy w Stanach i w tamtym czasie nie otrzymywał żadnych propozycji aktorskich. Córka, którą razem dzielą, jest jedynym dzieckiem Kate, ale przejdźmy dalej. Kolejnym partnerem aktorki, którego nawet poślubiła, był amerykański reżyser Len Wiseman, a poznali się w 2003 roku na planie filmu Underworld. Zgodnie z doniesieniami medialnymi z tamtego czasu, Beckinsale przekonała Wisemana, by obsadził jej przyszłego, byłego partnera w produkcji, ale ostatecznie to on i Kate się w sobie zakochali. Nie wiadomo w 100%, czy zdradzali swoich partnerów, by być razem, jednak Len był wówczas podobno żonaty, jak twierdzi jego była. Zarówno Beckinsale, jak i reżyser zaprzeczali, by na planie mieli jakiekolwiek intymne relacje. Chociaż jak wiecie, para wzięła ślub, a ceremonia odbyła się w 2004 roku. Tymczasem pod koniec 2015 z powodu różnic nie do pogodzenia rozwiedli się. Warto zaznaczyć, że dojście do porozumienia w sprawie rozwodu zajęło im 4 lata i został on sfinalizowany pod koniec 2019. I tu zaczynają się plotki o Kate spotykającej się ze znacznie młodszymi mężczyznami. W czerwcu 2017 roku poinformowano, że była związana z komikiem i aktorem Mattem Rife, który miał wówczas 21 lat. Uważano, że ta dwójka ma romans, ponieważ widziano, jak przytulali się w galerii w Los Angeles. Według źródła, które wtedy rozmawiało z US Weekly, mimo że była to chwilowa przygoda, nie minęło dużo czasu, zanim zaczęli rozmawiać o zamieszkaniu razem, ale z różnych powodów, głównie sprzecznych harmonogramów, rozeszli się po 2 miesiącach. Następnie Kate łączono z mężczyzną o 15 lat młodszym od niej, brytyjskim komikiem Jackie Whitehallem. Według doniesień The Sun z 2018 roku zostali najpierw zauważeni podczas wspólnej kolacji, potem trafili na miejsce z karaoke, a następnie wrócili razem do londyńskiego hotelu. Niewiele jednak wówczas mówiło się na temat ich związku, poza tym, że rzekomo trwał 7 miesięcy. I kolejny krótkotrwały romans dotyczył gwiazdy SNL Pete'a Davidsona. Oboje zostali po raz pierwszy widziani razem na afterparty Złotych Globów w styczniu 2019. Rzekomo byli razem szczęśliwi, a Davidson w programie komediowym bronił ich relacji mimo różnicy wieku 21 lat. Podczas jednego z odcinków powiedział, cytujemy, "Wygląda na to, że ludzie są szalenie zafascynowani naszą różnicą wieku, ale to nam nie przeszkadza." Chociaż był to znowu krótkotrwały związek, rozeszli się w dobrych stosunkach w kwietniu tego samego roku. Jak wielu z Was wie, Pete jest teraz Kim Kardashian i ma pewne problemy z jej byłym, Kanye Westem, ale więcej na ten temat dowiecie się z filmu, który Wam polecamy. To prowadzi nas do ostatniego związku, w jakim była aktorka, jeśli chodzi o relacje, które przeciekły do mediów. Na początku 2020 roku widziano ją z 23-letnim piosenkarzem i autorem tekstów Goodim Grace'em. Oboje nie ukrywali swoich uczuć w mediach społecznościowych, ponieważ w urodziny aktorki muzyk skomentował jej post na Instagramie, pisząc wszystkiego najlepszego, kocham cię, na co rzekomo Kate odpowiedziała, też cię kocham. Zgodnie z doniesieniami, para często wymieniała takie komentarze w mediach społecznościowych, ale mimo to rozstali się w październiku tamtego roku. Jak możecie sobie wyobrazić, choć nie wiadomo dlaczego, randkowanie z mężczyznami znacznie młodszymi od niej przysporzyło Kate trochę złej prasy. W wywiadzie dla Women's Health w 2020 roku aktorka broniła się, mówiąc, że stale była świadkiem, jak mężczyźni robią co chcą, czy to w związku, czy w innych kwestiach. Dodała, że istnieją podwójne standardy, ponieważ mężczyznom nigdy nie zadaje się pytań, które zwykle padają wobec kobiet, takich jak małżeństwo lub posiadanie dzieci. Rozmawiając z dziennikarzami powiedziała, cytujemy, to może wydawać się trochę aktem politycznym, bycie kobietą po 32 roku życia, która w ogóle dobrze się bawi. O mój Boże, powinnam siedzieć w domu i przechodzić menopauzę podczas szydełkowania.
Dodamy tylko, że Jason Momoa jest o 6 lat młodszy od Beckinsale i ma doświadczenie w spotykaniu się ze starszą, bo różnica wieku między nim a Lizą wynosi 12 lat. Ale teraz, kiedy czekamy na jakieś potwierdzenie związku, powiedzcie, co o tym myślicie, ciekawcy. Czy uważacie, że między dwiema gwiazdami jest coś romantycznego? Czy waszym zdaniem pasują do siebie? Co myślicie o historii randek Kate? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zwykle nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka, jak i zasubskrybować naszego kanału. Do następnego razu, cześć!